proszę Państwa, bo jutro to już tutaj nas nie będzie, ale no piękne są te rzeźby, naprawdę, coś pięknego Państwa zobaczą. No. Państwo zobaczą. Jestem tu, Ela, jestem, słucham ciebie. Mam dwie korony na swojej głowie. Słucham ciebie. Moja kochana katoliczko. Koziapiczko. Słucham ciebie, moja ty kochana katoliczka. Bla, 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 bla. Różańce na krześle. Boże, pan w Ameryce Białystok. Krzesło ksiądz zawierał w żebraczce katolickiej. Tam pan w Ameryce Białystok. A tutaj w Warszawie katolickiej, tej żebraczce największej przed Unią Europejską. To co? Krzesło do dyspozycji. Oczywiście. Nie mogło zabraknąć czegoś takiego u wyznawców papieża. Matki Boskie, ostrobramstwo. I ta Ela Dansewa. Ja myślałam, że ona to się mi wykaże. No i cóż. No taka smutna ta Ela była. No ale niech porusza się troszeczkę. Niech się porusza. Dansewa. Dansewa. No tu jest naprawdę Izyda Horus i Set. Dziwka, proszę bardzo, Urząd Narodowy. Izyda Horus i Set. No i tu jeszcze Państwo zobaczą kult kobiety. Dzień dobry. Jakie uważam, że na przykład zostały po upadku komuny zrobione komuna jako przekrój czasowy, to na przykład zniszczenie pomnika Dzierżyńskiego na placu Bankowym. A co to robi? Bo on został specjalnie, tak to widać, że jest tak powieszony, żeby się rozpadł i w to miejsce niby podobno. Po co to robić? Przecież to żadna rewolucja, jak czytałem z historii, mam historyków znajomych dużo dobrych, żadna rewolucja nie niszczyła pomników historii. Tak. Dlatego, bo historia uczy na... Tylko trzeba powiedzieć, ten człowiek był zły, ten człowiek był dobry i to jest i historia. I no. Tego, który się śmiejemy, nie zniszczyli Francuzi, śmiejemy i Anglicy i tak dalej, jak się wyrywali, czy Amerykanie, jak się od korony wyrywali. I to jest historia. Mam koleżanki, które po prostu tam z nimi kolaboruje i biorą mi pasjami tą historię czytam, to myślę, że wezmę im taką tam jedna ma dzieciaka, albo sama pogra sobie to ogląda. Nie wiem, że wybra, myślałem, że to film jest. Tak.